Witajcie w to niedzielne popołudnie, czy tam kiedy oglądacie. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać stan mojego pola malinowego. Tu są maliny, które posadziłem w tym roku, w ubiegłych tygodniach. No już kilka tygodni temu, to było w zasadzie już 2 miesiące. Tu są maliny wczesne, które posadziłem na nowym miejscu. Wczoraj przyjechałem tutaj glebogryzarką, także w miarę chwastów nie ma. Rzędy są odchwaszczone. Gleba jest dość wilgotna. Właśnie dzisiaj rano padał deszcz, także dodatkowo to nawodnił. I maliny zaczynają ruszać, wychodzą z ziemi. Oczywiście w tym roku nie liczę tu na żadne plony. Plony będą z tych malin, które są tutaj. Jeszcze czekają na odchwaszczenie rzędy w rzędach, bo trawa bardzo szybko rośnie, jak też tutaj widzicie miejscami mniszek lekarski. Tu jakieś już dmuchawce się stworzyły, ale widzimy pąki kwiatowe. Tutaj to są maliny, które mają chyba 4. rok, jak dobrze pamiętam. Posadzone rzędy co metr. I na razie nie wydaje mi się, żeby to było za gęsto. Tutaj na tej glebie nie chcą zbyt silnie rosnąć maliny. No, jeszcze tutaj oczywiście w miarę pilnie muszę to poodchwaszczać te rzędy, żeby tej trawy tutaj nie było i innych roślin. Tutaj mam maliny późne, które będą owocować jesienią. Tutaj widzicie, jak silnie rosną. To są maliny, które posadziłem dokładnie rok temu. Na drugi rok już tak tutaj ostro ruszyły. I one będą owocować jesienią. A tutaj te same maliny, tylko jeszcze zupełnie nie odchwaszczone. Jeszcze tutaj nie przyjeżdżałem ich i one są posadzone zeszłej jesieni, ostatniej jesieni. I to było w zasadzie tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.